always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Siemanko, 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 z tej strony Gajos, a to jest Cry of Fear. Tak, wiele osób chciało, żebym to nagrał, chociaż nawet was nie informowałem o tym większości, nie informowałem was o tym. Wiele osób właśnie pytało mnie się, żebym nagrał jakiś horror, najlepiej jakiś taki spoko, taki, żeby był straszny. Myślę, że Cry of Fear będzie odpowiednią grą, dzięki której pokażę wam, że gram w horror. Tak, Cry of Fear jest to mod do Half-Life'a 2. Jest te mody, te horrorowe mody, które wydaje właśnie Valve chyba, są naprawdę straszne. Zresztą się przekonacie. Ta gra opowiada o takim gościu, Simonie, któremu coś tam chyba zmarła rodzina i on odszukuje prawdę, chyba. Wiecie, ja w tą grę nie grałem, ale troszkę o niej czytałem, więc wiem, że może wiele osób nie będzie chciało oglądać tej serii, ale ja chcę ją nagrać, żeby była na kanale. Żeby została jakaś pamiątka. Przydałaby się jakaś seria właśnie taka z horrorków, oprócz Slendera. I to jest właśnie Cry of Fear. Pierwszy pełnoprawny horror. Ja sobie tutaj kawkę popijam, bo jest naprawdę późno i muszę mieć energię. Ale się orbię, co? To jest właśnie nasz bohater, Simon. Oglądajcie introdukcję. Gramy na spolszczeniu. Takim słabym spolszczeniu, bo to jest pierwsze spolszczenie, które wyszło. Ale na pewno lepsze to niż nic. O! Ziomuś wjechał, Toyota Yaris. Na Simona, na pewno celowo, na pewno celowo. Co za psychopata, stary. A to co? O Boże. To my mu zrobiliśmy? Take the camera. Okej. Okej. Mamy aparat. I mamy dom. Tak jak mówiłem, tak, jest to mod do Half-Life'a 2. Aparat. Okej, musimy pstrykać. Hops, I hate you. Coś tutaj, nic nie wyszło. Następne drzwi. Ciało. O. Tutaj coś, nic nie mamy. Okej. Tutaj jest tak ciemno, że... O! Było coś.
O, jest. Okej, drzwi. Drzwi. O. Okej, następne. Gdzie? Dobra, szyba. Zbita szyba. Okej, następne drzwi. Nasze. O. Hops. Tam jakaś babka była. I następne drzwi. Następne drzwi. Okej. O kurna. Ja pierdolę. Co to miało być w ogóle? A gdzie ten ziomuś się obudził? Co się stało? No właśnie, jak tutaj się dostałeś? O, SMS-ik, ciekawe co to... SMS... no open credit... Gościu pewnie nie ma kasy na telefonie. Okej, okay, chapter 1, lost in a city, zagubiony w mieście. Tak, chapter 1. Ogarnijmy tutaj w ogóle o co chodzi. Tab to jest ten. Okej, okay, myślę, że możemy do quick select to wstawić, komóreczkę i to. Mamy SMS-a. O, widzicie spolszczenie, gdzie jesteś? Wracaj do domu jak najszybciej, robi się ciemno. Mama napisała. Ej, to jest przecież Walkman. Znaczy ten... Sony Ericsson Walkman. Identyko. No, spoko. Dobra. Gdy mamy komórkę, możemy bić się prawie wszystkie myszy. A, latarka, okej. Okay. Dobra. Dobra, idziemy dalej. O, widzicie, przed spolszczenie. Kliknij tab, aby uzyskać dostęp do inwentarza. Tłumaczenie, coś tam. Możesz tu używać, wyrzucać, wyposażać lub łączyć przedmioty. Niektóre przedmioty mogą się łączyć z bronią i bronię z przedmiotami. Okej. Okay. Idziemy. O, ktoś tam szedł. What was that? Przytrzymaj shift, aby biec. Niebieski pasek to licznik twojej wytrzymałości. Bieganie będzie bardzo szybko się zużywać. Tak, twoja wytrzymałość będzie się regenerować. Kłócanie przyspiesza ten proces. Znajdź klucz do kłódki. Aha. Czyli tu jest ta kłódka, okej. B, aby zobaczyć aktualny cel. Znajdź kod do kłódki. Okej, B, aby zobaczyć aktualny cel. Okej. Gdzie jesteśmy teraz? Mamy tutaj... O! Widzieliście to? Tutaj była jakaś postać. No cóż, dobra. Twój telefon może posłużyć się jako latarka w ciemnych zakamarkach. Aha. Kliknij mouse 1, aby zaaktywować lampę błyskową. Latarka w telefonie nie wymaga baterii. Jeżeli schowasz telefon, to i tak będzie świecić przez torbę. No tak, w sumie to jest to światło. Nie przecież zostawiliśmy włączone światło w komórce, tak. Okej, okay, dobra. Idziemy. A, właśnie, jeszcze chciałem wspomnieć, że wiem, wiele osób nagrywało tą grę, lecz ja chciałbym ją właśnie mieć na swoim kanale. Lecz pamiętajcie, że ta pierwsza wersja Kraju Fiera to było 1.0. Wychodziły patche i teraz jest już patch 1.55 i właśnie ja mam ten patch 1.55. No, więc on dodaje różne takie fajne rzeczy, dokładnie nie wiem co, ale na pewno to jest troszeczkę inne niż przedtem. Udoskonalenia, jakieś fiksy itp. Więc więc spokojnie. Na pewno nie ma jakiegoś zbytnio zmiany w fabule, ale na pewno coś się pozmieniało. Co tutaj mamy? Dzwony jakieś. Okej, okay, pewnie tutaj musimy wejść.
Rzeczywiście ktoś tam chodzi. O, komputer. Dorar Home 98. O Boże, o Boże. Dobra, nie mamy hasła. Musimy pewnie skądś skombinować. Okej, wychodzimy. I szukamy. Szukamy. Gdzie tu może coś być? O, coś jest. Jak to się bierze? A, to jest... A, to jest EA45. Czyli mamy, to pewnie jest login. Coś tam musi być. O, jest druga karteczka. June Summer, dobra, mamy. Idziemy teraz. Odłożymy, znaczy wpiszemy hasło. EA45, June Summer. EA45, June Summer. Okej, jesteśmy. Czekaj. Słyszeliście, ktoś wchodził do domu. O Boże, trzeba ten kod zapisać, to jest kod do tej kłódki, na pewno. Zapiszę sobie go długopisem na karteczce. 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. Wychodzimy stąd. Kościu tam był. Tam był gościu. Idziemy go zaciupać. No seryjnie tutaj stał w tym oknie. Czy dobra, wracamy, bo już jakieś schizy mam, czy to naprawdę tak było? Okej, wracamy. Wracamy, bo nie ma żartów, ja tutaj... Serio, naprawdę. Coś mi odbija chyba. Wracamy się do tamtego miejsca, żeby karteczkę po prostu. Znaczy, żeby, kurde, już mi się mieli wszystko, żeby tą kłódkę tam zamontować. No. Dobra. Tutaj był ten... grzmot i błysk, Boże. Czekajcie, tam coś jest. Da się tam wejść? Czekajcie, tutaj są schody, ale... może z shiftem. Może na kucaka, czekajcie. Nie da się tam wejść nawet na kucaka. A, to tutaj było. To tutaj było i teraz tutaj. No i teraz musimy otworzyć tamto, no nie ma bata. 5, 2, 3, 4. Dobra. 5. 2. 3. 4. Okej, otworzone. Czyli kod był dobry. I teraz możemy już wejść do tych drzwi. O. Możesz trzymać 3 przedmioty na swoich slotach. Jeżeli klikniesz 1, umieścisz broń w pierwszym slocie. To jest szybsze niż wyposażenie przez inwentarz. To może uratować ci życie. O, dzięki. Cholera. O! Drzwi się zamknęły. Patrz na prawo. O kurwa. Drzwi się same otworzyły. Co to jest? Może zapisać swój stan gry w dowolnym miejscu z magnetofonem. Okej, nie będziemy dalej iść. Wolno ci mieć tylko 5 indywidualnych zapisów. W trybie Nightmare Mode możesz wykonać tylko 5 zapisów na całą grę. O Boże. Czajcie to? 5 zapisów na całą grę. To się w pale nie mieści. Nightmare Mode to jest chyba ten taki najcięższy. My gramy na normalnym.
poziomie trudności, więc to by było koniec na ten odcinek. Zapiszemy sobie. Zapisało się. No i to by było tyle na ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, to piszcie komentarz, że chcecie dalej tą serię, bo naprawdę to motywuje strasznie do kręcenia następnych materiałów. Więc dzięki wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja byłem Gajos, no i na razie.